Szanowni Państwo, ogromnie miło mi jest powitać Państwa na dyskusji w Muzeum Żydów Polskich POLIN, na dyskusji, której przedmiotem jest książka profesora Andrzeja Nowaka o historii nie dla idiotów. Może przedstawię się, nazywam się Maciej Janowski, pracuję w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i jestem niezwykle zaszczycony i stremowany tym, że zaszczyt moderowania tej dyskusji przypadł mi w udziale. Sądzę, że nie trzeba naszych dyskutantów Państwu przedstawiać, bo są postaciami powszechnie znanymi. Można tylko przypomnieć w kilku słowach, że pan profesor Antony Poloński jest wybitnym specjalistą od historii Polski, Europy Środkowo-Wschodniej oraz historii Żydów, przede wszystkim w XX wieku, i jego zainteresowania badawcze ewoluowały od badania politycznej historii Polski międzywojennej ku problematyce również chronologicznie szerszej, a także problematyce historii Żydów i stosunków polsko-żydowskich, i liczne prace temu poświęcił, a wspomnieć chyba warto jego osiągnięcie, jakim jest czasopismo POLIN poświęcone historii Żydów polskich. Pan profesor Andrzej Nowak jest znanym badaczem historii XIX i XX wieku, przy czym rozpoczął jako XIX-wiecznik i badacz stosunków polsko-rosyjskich, a następnie rozszerzył swoje zainteresowania również na dzieje wieku XX i historię, także historię Polski. No a ostatnio, jak wiemy, ma bardzo ambitny zamiar przedstawienia całej syntezy historii dziejów Polski w wielotomowym wydawnictwie. Mnie się wydaje, że najlepiej będzie, jeśli zanim rozpocznę zadawanie jakby pytań obu dyskutantom, żeby oddać głos panu profesorowi Nowakowi na kilka minut, żeby powiedział kilka słów o książce, która będzie przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za tak liczne przybycie na to spotkanie, mimo pogody arcysympatycznej, która sprzyja raczej spacerom i odpoczynkowi przed weekendem. Tematyka, którą ta książka podejmuje, nie jest na pewno łatwa, bo książka ta składa się jakby z dwóch głównych części. Jedna to rozmowy z historykami i śmiem twierdzić z naprawdę z najwybitniejszymi historykami naszego regionu, zarówno mieszkającymi tu w Polsce, jak i za granicą. Poczynając od Stefana Kieniewicza, już niestety od dawna nieżyjącego. Te rozmowy były prowadzone w ciągu ostatnich 30 lat, a więc obejmują także wybitne postaci polskiej historiografii światowej, które już niestety od nas odeszły, a więc jeszcze profesora Richarda Pipesa, Piotra Wandycza, potem także takie postaci jak Roman Szporluk, to są profesorowie odpowiednio Yale University, Harvard University i jeszcze raz Harvard University, poprzez Tomasza Ubieńskiego, historyka nie akademickiego, ale przecież bardzo ważnego w naszych debatach polskich wewnątrz, jeśli można tak powiedzieć, historycznych, od jego sławetnej, słynnej książki Bić się czy nie bić, wydanej już przeszło 40 lat temu, a wsadzającej kij w mrowisko w sprawach oceny naszych powstań narodowych XIX-wiecznych. I tak, idąc bliżej ku wybitnym postaciom współczesnej polskiej historiografii, Henrykowi Samsonowiczowi, Andrzejowi Walickiemu, Andrzejowi Paczkowskiemu, zamykam ten cykl rozmów najmłodszym moim rozmówcą, czyli panem profesorem Antonim Połońskim z Uniwersytetu w Oksfordzie, a później Brandeis University w Stanach Zjednoczonych. I można się zapytać, no ale po co rozmawiać z historykami? Co może być ciekawego w rozmowie między historykami dla szerszej publiczności? Otóż myślę, że
w momencie, kiedy debaty historyczne wciąż wydają się pobudzać naszą wyobraźnię, kiedy wciąż nas przyciągają spory o nie tylko takie zagadnienia jak ocena powstań, jak historia bohaterska versus historia ofiar, jak kwestia stosunków międzynarodowych, między narodami, między sąsiadami w historii, ale także problematyczne staje się samo pojęcie faktu i przeczy się znaczeniu faktów. Przy zalewie publicystyki, czasem nie najlepszej powiedziałbym, choć to nie nam sądzić, ale w każdym razie często upraszczającej wiele zagadnień historycznych, spojrzenie przez pryzmat doświadczenia życiowego, zawodowego ludzi, którzy parają się kilkadziesiąt lat historią i osiągnęli w tym zakresie naprawdę ważkie wyniki, może być jakimś punktem odniesienia do tych właśnie debat na temat historii współczesnej. I nie tylko. Druga część składa się z moich tekstów, w których w pewnym sensie podejmuję te same wątki, te same tematy, które pojawiają się w rozmowach z historykami przeze mnie wymienionymi, ale już wyłącznie to są moje odpowiedzi. To jest próba, że tak powiem, mojego własnego udziału w tej debacie, której mam nadzieję ważnym ciągiem dalszym czy kontynuacją będzie dzisiejsze nasze spotkanie. Nie przedłużając, a bardzo zachęcając Państwa do ewentualnego sięgnięcia do tej książki, chcę powiedzieć, że jak każda książka, ale ta może nawet więcej niż każda, wiąże się z długiem zaciągniętym u wielu osób. Przede wszystkim u rozmówców moich, których już wymieniłem i wszystkim im jestem winien wielką wdzięczność, że zgodzili się podzielić swoim doświadczeniem życiowym. Bo to zresztą jest szczególnie, myślę, ważny i być może nawet atrakcyjny, ośmielę się tak powiedzieć, element tej książki, a mianowicie jak historia oddziaływuje na historyków. Na przykład kiedy Richard Pipes i Henryk Samsonowicz z różnych punktów widzenia wspominają, no akurat tutaj Richard Pipes o tym nie mówił, ale w innej rozmowie ze mną o tym wspominał, no jak przyjmowali defiladę, którą odbierał tutaj w Warszawie Adolf Hitler, bo Richard Pipes wyjechał tuż potem, miał to szczęście, że mógł wyjechać z Warszawy. Henryk Samsonowicz żyje do dzisiaj w tym samym mieszkaniu, w którym wtedy mieszkał jako chłopiec dziewięcioletni. Z innego punktu widzenia opisuje to Andrzej Walicki, potem zetknięcie z komunizmem z bardzo różnych perspektyw, czy spotkania z polskością dla ludzi, którzy z Polski się nie wywodzą, jak profesor Połoński, który przez filmy Wajdy, jak go w końcu dopytałem, do tej polskości doszedł nie przez Sienkiewicza, nie przez pana Tadeusza, jak kilku innych rozmówców, ale przez Wajdę. Więc tego rodzaju jakby spotkania między historią a życiem są ważne i to, że autorzy tych, czy powiedzmy moi rozmówcy, a więc w pewnym sensie współautorzy tej książki zgodzili się podzielić taką, no nawet do pewnego stopnia można powiedzieć intymną historią swoich spotkań z dziejami przez duże D, jest dodatkowym powodem mojej wielkiej wdzięczności wobec nich. Ale chciałem także bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu literackiemu, które przepięknie tę książkę, podobnie jak wcześniejsze, które miałem zaszczyt w tym wydawnictwie drukować, opublikowało i wiem, że na sali jest obecna pani prezes wydawnictwa, pani Zaręba, jest obecna pani redaktor naczelna Małgorzata Nycz i nowa redaktor naczelna pani Jolanta Korkuć, całemu zespołowi wydawnictwa literackiego za tę książkę tak pięknie wydaną chciałem z serca podziękować. I mógłbym podziękowania, powinienem właściwie ciągnąć długo jeszcze, ale rozumiem, że nie po to Państwo tutaj przyszliście, żeby moich potrzebnych na pewno z mojego punktu widzenia podziękować, słuchać. Raz jeszcze wszystkim, którzy pomogli mi tę książkę wydać, z serca dziękuję i oddaję głos panu profesorowi Janowskiemu. Dziękuję bardzo. I ja chciałem właśnie nawiązać do tego, co pan profesor wspomniał o momentach, w którym życie historyków i historia się przeplatają. Kiedy czytałem rozmowę, którą panowie między sobą przeprowadzili właśnie i która w tej książce jest opublikowana, to zwróciłem uwagę na takie sformułowanie, które pan profesor Poloński w pewnym momencie
w książce wygłasza. Mianowicie wspominając jednego ze swoich nauczycieli w Oksfordzie, pan profesor mówi coś takiego, że w ogólności są dwa typy historyków, czy też dwa sposoby, w jakie historyk staje się zafascynowany historią. Jedni historycy zafascynowani są tym, że historia w taki niesamowity sposób tłumaczy nam współczesność, że dzięki historii możemy podobieństwa między naszymi a dawniejszymi czasami lepiej zrozumieć. A inni historycy zafascynowani są tym, że historia jest w taki fascynujący sposób odległa od współczesności, że wszystko jest tam inaczej, że przez historię poznajemy świat, który jest fundamentalnie odmienny od naszego. To ogrom bardzo utrafiło to w moje, jakoś w moje myślenie. Zacząłem się zastanawiać, do której z tych grup sam należę. Mam wrażenie, że do tej drugiej. I chciałem, jeśli można, rozpocząć zapytania panów o prośbę o rozwinięcie tego wątku i umiejscowienie jakby samych siebie w tej... W tym dualizmie, prawda? Proszę, panie profesorze. No, dziękuję bardzo. Przed mojej wypowiedzi chciałem mówić, jak szczęśliwy jestem tu być tutaj i też chcę gratulować profesora Nowaka dla tej książki, dla wydania tej książki, która jest bardzo ważną, bardzo ciekawą książką. Ja to właśnie polecam bardzo silnie. I też jestem honorowany, że jestem właśnie jeden z wśród dużo wybitniejszych historyków. Jest też wywiad ze mną. No, wracając do tego, tej różnicy między ci historycy, którzy zajmują się historią, bo chcą rozumieć dzień dzisiejszy i ci, którzy chcą oderwać się od dnia dzisiejszego, to było w pewnym sensie moją krytykę, ten mój tutor James Campbell, bardzo znany i słynny historyk anglosaski, bo ja odwrotnie się zaangażowałem w historię, bo ja chciałem wyjaśnić, będąc w południowej Afryce, który był kraj dosyć problematyczny w tych czasach, i wyjaśnić, jak mi rozwijały tam, jak ten sytuacja rozwijała, że my żyliśmy w kryzysie przedrewolucyjnym i też my byliśmy daleki od Europy, ale byliśmy Europejczycy i chcieliśmy rozumieć nasze korzenia. Ja miałem bardzo dobrym nauczycielem w szkole, który nas wyjaśnił, kiedy zaczął mówić o rewolucji francuskiej, że jeżeli ktoś chce zrozumieć rewolucję francuską, musi rozumieć, co to jest sytuacja przedrewolucyjna. Potem zaczął mówić i potem mówił, jeżeli chcesz rozumieć, co to jest sytuacja przedrewolucyjna, trzeba patrzeć przed okniem. No i tak było w tych latach. Więc dla mnie, ja właśnie silnie odrzuciłem pogląd, że historia jest tylko coś, które nie ma żadnego znaczenia dla nas. I muszę też powiedzieć, że to można nauczyć dla dnia dzisiejszego od historii anglosasów. To nie znaczy, że trzeba zawsze uniknąć anachronizm. To jest jeden z najważniejszych rzeczy, które historycy muszą nauczyć. Przeszłość jest inna niż dzisiaj. Jest taki słynny angielski pisarz, który mówił, że przeszłość to jest zagraniczny kraj. To jest zagraniczny kraj. Trzeba rozumieć język tego kraju, trzeba rozumieć, dlaczego ten kraj jest inny od naszego. Toynbee właśnie powiedział, że co jest fascynujące w historii, że ludzie zupełnie innych od nas chodzili w tych halach. To można to sam powiedzieć tu w Polsce i też w Anglii. Ale muszę powiedzieć, że choć bardzo dużo nauczyłem od James Campbell, ja zawsze jego powiedziałem, że jego izolacja od dnia dzisiejszego jest w pewnym sensie chodzenie od dnia dzisiejszego. On się zgodził, mówił, że ja nienawidzę dzień dzisiejszy. I dla mnie to jako stosunek to nie było do akceptowania. Muszę też powiedzieć, jak profesor Nowak mówił, że też James jeszcze nie żyje na nieszczęście.
Myślę, że w moich osobistych wyborach na pewno na początku była raczej ścisła więź między otaczającą rzeczywistością polityczną a zainteresowaniem historią. Znaczy pewnie nie w dzieciństwie, bo interesowałem się od dzieciństwa historią, ale to pewnie tak jak wielu przez pryzmat lektury czytanej w domu, trylogii Sienkiewicza, czy Gąsiorowskiego, opowieści o ułanach księcia Józefa. Ale w takim już bardziej dojrzałym wyborze historii jednak przeszedłem od pierwotnego wyboru średniowiecza, bo z tą intencją przystępowałem do edukacji uniwersyteckiej, szybko do historii Rosji XIX i XX wieku, no bo to był rok 78, 9, 80, a więc strajki, Solidarność, stan wojenny i cała literatura drugiego obiegu, która zaczęła wtedy docierać szerzej do publiczności, której część stanowiłem. Nawet profesor, który był moim promotorem, Władysław Serczyk, sam pożyczył mi swój egzemplarz Kucharzewskiego, dzieła Od Białego Caratu do Czerwonego, i ten tytuł właściwie mówi wszystko. No, skoro Od Białego Caratu do Czerwonego, to znaczy interesuje mnie, skąd się wziął ten system, który nadal nas prześladuje. To była dla mnie bezpośrednia inspiracja do zajęcia się Rosją. I myślę, że nie da się wykluczyć jednego z tych rodzajów zainteresowania, o którym pan profesor mówił, pan profesor Janowski, nawiązując do wypowiedzi z rozmowy z profesorem Połońskim, bo zawsze będą ludzie, którzy będą odkrywali w historii egzotykę, całkowicie różną od własnych czasów, czy to nie lubiąc własnych czasów jako złych, nieciekawych, szarych, nudnych, czy podłych wręcz, i szukając ucieczki w pięknej, wyimaginowanej przeszłości, albo też po prostu w zupełnie obcej przeszłości. Jak ktoś się zajmie ruchem cen zboża w Gdańsku na początku XVII wieku, to prawdopodobnie ma to małe przełożenie na, no nie wiem, może ekonomicznie da się to jakoś przełożyć na zagadnienie. Początki kryzysu I Rzeczypospolitej to... I już potem krok do rozbiorów, to też może No być można, to... tak, tak. Ale wyobrażam sobie takiego suchego, ekonomicznego historyka, który nie przejmuje się specjalnie odniesieniami do aktualności. Natomiast no, wystarczy przypomnieć sobie początki historiografii, które oczywiście znamy, o których się uczymy. No, Herodot szukał egzotyki. Ale nawet on udziela odpowiedzi na to pytanie, szuka odpowiedzi na to pytanie, skąd się wzięła nasza wojna. A Tukidydes tylko tym się interesuje, skąd się wzięła nasza wojna, skąd jest ten początek zła, arche kakon, to znaczy skąd się to zło wzięło, które mnie dotyka osobiście, niszczy moją ojczyznę, mój kraj, czyli Ateny. No i to jest początek historiografii. Historiografia nadal, chyba w XXI wieku, nadal między tymi dwoma biegunami, Herodotem i Tukidydesem, się rozwija. I nie daj Boże, żeby któryś z nich połknął ten drugi. Dziękuję bardzo. Ja muszę powiedzieć, że domyślałem się, że odpowiedź obu panu profesorów będzie taka, to znaczy, że dadzą prymat tym historykom, którzy bardziej widzą jak gdyby historię jako genezę teraźniejszości. I w związku z tym nawet następne pytanie już sobie przygotowałem w oczekiwaniu, że właśnie w ten sposób moi rozmówcy odpowiedzą. A mianowicie dobrze, więc oczywiście jest historia w taki czy inny sposób oddziałująca na teraźniejszość i historycy, nawet tacy jak Herodot, interesujący się egzotyką, w jakiś sposób przez tę egzotykę próbują coś zrozumieć z epoki, w której żyją. I chciałbym nawiązać tutaj do jednego bardzo klasycznego tekstu filozoficznego dotyczącego historii sprzed już ponad 100 lat, a mianowicie do szkicu Fryderyka Nietzschego o pożytkach i niebezpieczeństwach historii dla życia. Szkicu, który kiedyś zrobił na mnie ogromne wrażenie. No i pomyślałem, że jest to bardzo dobra okazja, aby dwóm wybitnym badaczom zadać też w odniesieniu do tego szkicu pytanie. Mianowicie pisze w tym, to długi jest tekst, ja oczywiście nie będę go streszczał, ale jedną myśl z tego szkicu chciałem przytoczyć. Pisze Nietzsche coś takiego, że oczywiście jest historia, jest niebezpieczeństwem, jeśli historia jest w służbie propagandy. To jest jasne.
oczywiste i nie musimy, i wszyscy byśmy się, jak tu siedzimy, na to zgodzili. Ale on pisze coś więcej. On pisze o sytuacji o wiele mniej oczywistej i takiej, powiedziałbym, bardziej tragicznej, w tym sensie, że pokazującej pewien prawdziwy problem. Mianowicie, a co się dzieje wtedy, kiedy historyk jest naprawdę uczciwym historykiem, który chce uczciwie badać i zrozumieć przeszłość, a jeśli tak, to stara się z maksymalną empatią do tej przeszłości podejść, tak aby zrozumieć mechanizmy wyboru, mentalność, hierarchię wartości swoich bohaterów, a jeśli tak robi, to jak gdyby chcąc, nie chcąc staje się relatywistą, prawda? Być dobrym historykiem naraża nas na niebezpieczeństwo relatywizmu, ponieważ zaczynamy, jeśli można tak powiedzieć, zbyt dobrze rozumieć najróżniejsze hierarchie wartości, najróżniejsze światopoglądy, co uniemożliwia nam działanie w naszej konkretnej epoce, kiedy wymagane jest ono, żebyśmy jakieś takie czy inne decyzje podjęli. I jak gdyby nie wchodząc w to, czy to jest racja, czy nie, myślę, że problem jest ważny i chciałem to właśnie niczańskie pytanie panom profesorom zadać. Więc jeśli historia jest z życiem powiązana, to jakie są pożytki i niebezpieczeństwa historii dla życia? No, na początku bym chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobrze, że o Herodot tu kiedyś mówimy, ale w zasadzie historia jako dyscyplina współczesna zaczyna się w początku XIX wieku, kiedy ludzie jak z szkoły Göttingena, przede wszystkim Hegel, widział, że przeszłość jest zupełnie inna od dnia dzisiejszego. W sztukach Szekspira Rzym jest zupełnie jak Anglia z czasu Elżbiety. Więc to jest nowa dyscyplina w XIX wieku i to jest dlaczego dla Nietzsche to też stworzył problem. Mnie się wydaje, że są dwie opowiedzi do tego problemu. Po pierwsze, absolutna neutralność czy odebranie się od swoich poglądów nie jest możliwe. Więc każdy ma swoje poglądy i każdy będzie potępić te rzeczy, które traktują jako złe. Kilka rzeczy są naturalnie złe, ale inne mniej. Więc ja myślę, że ten problem relatywizm nie jest taki groźny, jak Nietzsche sam to wyobrażał, ale Nietzsche miał te inne problemy. Myślał o zniknięciu społeczeństwa, gdzie są herosy. I to jest dlaczego on myślał, że im mniej się rozumiem, im lepiej dla przyszłości. Ja bym raczej dzielił historyków między tymi, którzy myślą o społeczeństwo jako coś, które można zmienić, gdzie są różne interesy, gdzie jeżeli mówimy o naród, ten naród powstał w pewnym okresie i można się zmienić i że są różne sposoby rozumienia historii tego narodu. Muszę powiedzieć, że we wstępie do tej książki jest bardzo dobrze wyjaśnione, dlaczego taka historia jest potrzebna. Ale inna historia, która jest niebezpieczna, jest historia, która mówi, że społeczeństwo jest zawsze to samo, że naród zawsze istniał i że cel historyka jest pomagać w stworzeniu tego tożsamość narodowe. I że ten tożsamość nie zmieni, to tylko jest kwestia, jak właśnie utwierdzić, że na przykład w przypadku Polaków, że Polacy zawsze byli bohaterami i męczenników. Więc to jest właśnie ten podział, raczej niż ten podział, ten problem neutralizm. I to jest problem, który jest do dnia dzisiejszego. To jest jasne, że nie w wszystkich rzeczach profesor Nowak i ja zgodzi się, ale my możemy nad tymi tematami spokojnie rozmawiać, bo my myślimy o historii, która jest bazowana nad faktów i który w pewnym sensie reflektuje nasze spojrzenie nad przeszłości i fakt, że przyszłość jest inna niż przeszłość i jest bazowana nad innych zasadach.
Ja oczywiście nawiążę do tego pytania, które pan profesor postawił, tylko przypomnę, że Nietzsche w swoim tekście jakby wyróżnił trzy typy uprawiania historii. Jeden monumentalny, to znaczy taki właśnie, w którym sławi się herosów, w którym się mówi o tej zawsze wielkiej przeszłości danej wspólnoty i buduje się niejako pomniki tej przeszłości. I jej przeciwstawia historię krytyczną, która wciąż szuka jakichś błędów, szuka jakby tego, co złe w historii i raczej tutaj metaforą roli historyka jest rola prokuratora czy śledczego, który szuka rozmaitych przesłanek zbrodni i dowodów na złe postępowanie w przeszłości naszych przodków. No i trzeci rodzaj, który poniekąd odpowiada temu zainteresowaniu przeszłością jako egzotycznym krajem, czyli historia antykwaryczna. Interesujemy się historią dlatego, że jest martwa i ciekawa. To są takie sympatyczne obiekty, które możemy ustawić w gablotce i zbierać, kolekcjonować. Takie podejście do historii też oczywiście występuje. Otóż myślę, że pewna fałszywa sytuacja, która wytworzyła się w ostatnich co najmniej kilkudziesięciu latach, tak jak ja ją obserwuję, jest taka, że przedstawia się jako jedyną historię naukową, historię krytyczną. To jest nieporozumienie. Wszystkie trzy rodzaje historii mają prawo istnienia, obecności w historiografii. I cały urok historii polega na tym, i tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie pana profesora, że właśnie wszystkie trzy powinny się mieścić w historii, że jeżeli powiemy, że tylko jedna z nich, to zaprzeczymy właśnie tej cesze historii, o której, na której omówieniu panu profesorowi zależało, czyli skłonności do spojrzenia z różnych perspektyw na rzeczywistość. Z perspektywy krytycznej, proszę bardzo. Ale jeśli ktoś powie, że tylko krytyczna jest obowiązująca, to popełni błąd, bo historia nie składa się tylko ze zbrodni, nie składa się tylko z ofiar. Historia składa się także z bohaterów, składa się także z pięknych kart, składa się ze wspaniałej kultury zbudowanej. I jedno i drugie jest. Jest miejsce w historii na pomniki i na oczywiście akty oskarżenia. I jeśli historyk wyobraża sobie siebie wyłącznie w roli oskarżyciela, myślę, że naraża się w dodatku na pewne wielkie ryzyko, psychologiczne powiedziałbym ryzyko, własne już względem siebie samego. To znaczy ja jestem lepszy od tych wszystkich, o których piszę. I to jest niebezpieczne, myślę, dla człowieka, który przyjmuje konsekwentnie taką rolę osądza. No mogę wymienić nie historyków, tylko publicystów, którzy tym się zajmują, po prostu pokazują jakieś no, same winy, wymyślają je. Nie będę wymieniał żadnych nazwisk, ale każdy może tutaj sobie podstawić. Spowiedź z cudzych grzechów. Tak, spowiedź z cudzych grzechów, najczęściej z grzechów naszych przodków. Więc myślę, że urok historii polega na tym, że właśnie możemy przeciwstawić czy skonfrontować między sobą różne spojrzenia. I tu się zaczyna właśnie problem wtedy, kiedy jedna perspektywa historii chce powiedzieć, jestem ostateczną, jestem tą, na której kończy się badanie historyczne. Otóż badanie historyczne niemal nigdy się nie kończy. No niemal, no bo są pewne rzeczy, które raz ustalimy, jaki miał numer buta, prawda, rycerz, który poległ pod Grunwaldem, to możemy ustalić. Ale inne szczegóły i całą wymowę bitwy pod Grunwaldem no będziemy ciągle na nowo odkrywali z różnych perspektyw. Także myślę, że rzeczywiście historia uczciwie uprawiana jest historią spojrzeń z wielu perspektyw, które będą wciąż w dialogu między sobą, wciąż w konflikcie. I radziłbym uważać na tych historyków, którzy mówią, że mają rację ostateczną i mogą osądzić całą resztę. No, zgodzę się, bo Oxenstierna, to znaczy kanclerz Krystyna Królowej Szwecji, raz powiedział, że historia to jest historia głupstwa, zbrodnia i nieszczęścia ludzkości. Jeżeli historia jest taka, po co to studiować? To jest, jak powiedział bohater James Joyce w Ulysses, to jest koszmar, od którego ja chcę obudzić się. I więc to trzeba, musimy znaleźć i dobra i zło stronę przeszłości, bohaterstwa i zdradę. I problem jest, jak bilansować.
Ale też chcę podkreślić, że krytyczny sposób rozumienia historii jest konieczny, aby uniknąć nie te same błędy, bo my chyba będziemy zrobić inne błędy, ale daję grupie taki przykład. Podczas wojny w Angola, to znaczy wojna trupów południowoafrykańskich przeciwko żołnierzy African National Congress, wśród przywódcy African National Congress były obawa, że jest dużo szpiegów, to znaczy agentów, wśród ich szeregach. I mieli rację, my to sam znamy od historii Polski. Ale oni właśnie zrobili kampanię przeciwko ci ludzi i no, dużo z nimi zginęli. I to jest, okazuje się, kilka z bardzo ważnych polityków było z tym zaangażowane. I oni nie chcieli właśnie tego, że to ma przyjść do publiczności. Ale to jest ważne dla zdrowia kraju. I to jest kwestia, to jest dlaczego ten relatywizm nie jest tak bezpieczny. Problem jest, jak właśnie były te zbrodnia w tym sensie i trzeba właśnie ich znaleźć i o tym mówić. Trzeba też wyjaśnić, dlaczego te rzeczy były możliwe. To w takich sytuacjach zawsze są ludzie, którzy są słabi, gdzie są aresztowane, ja nie są możliwe, że ich mogą być złamane. Ja pamiętam raz, ja byłem zaangażowany w różnych akcjach politycznych w południowej Afryce. My byliśmy w grupie, które organizowały różne rzeczy i ja na szczęście wyjechałem od kraju. To był sabotaż różnych rodzajów. I wśród naszej grupy był ktoś, który złamał pod presją policji. I jeden z moich przyjaciół dostał 9 lat w więzieniu z tego powodu, ale matka jego, on był urodzony tutaj w Pradze Warszawskiej, było bardzo bohatersko. I ona chodziła do Ministerstwa Sprawiedliwości w południowej Afryce, niejaki John Forster, później prezydent, który podczas wojny był internowany, bo był pro-Hitlera. I ona mówiła do jego: pan jest człowiek przekonaniu i pan musi zrozumieć, że ludzie, którzy mają silne przekonanie, zawsze mogą zrobić głupstwa i mój syn jest podobny. Jeżeli pan jego wpuści, ja gwarantuję, że on odchodzi od kraju, odjedzie od kraju. I tak się stało. I właśnie ten Roman Eisenstein, on tak się nazywał, przyjechał do Londynu i ten właśnie, który nas zdradził, był w tym czasie w York, niedaleko Londynu. I ja zapytałem tego Romana, co my powinniśmy zrobić w stosunku do tego Adrian Lefkowicza, on jeszcze nie żyje, ten Lefkowicza. Mówił, jeżeli ty nie byłeś w celu, gdzie są ludzie, 5-6 ludzi, którzy mogą zrobić, co oni chcą z tobą, nie mają prawa o tym mówić. No i to jest fakt, więc trzeba zrozumieć sytuację, która jest stworzona przez totalitaryzm XX wieku, ale też trzeba to potępić. To jest trudne właśnie zrobić i jeden, i drugi, ale to jest nasze zadanie. Przepraszam, jeśli można tylko nawiążę, bo świeżo w głowie mam taką lekturę monumentalny, drugi tom biografii Józefa Stalina, napisany przez Stephena Kotkina, amerykańskiego historyka rosyjskiego pochodzenia. I czytałem z rosnącym, powiedziałbym, przygnębieniem ten tom obejmujący lata 1928-41, czyli w tym tak zwaną Wielką Czystkę i zabór między innymi ziem polskich, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. No, ponad 1000 stron na ten 13 lat czy 14 lat historii Stalina. I odniosłem wrażenie, że autor, który od czasu do czasu jakby potępia Stalina, coraz bardziej ulega jego logice. To znaczy tak się wczuł, taki empatyczny się zrobił, że właściwie rozumie każde posunięcie Stalina, że właściwie to było mądre, właściwie trzeba tak było. I to pokazuje moim zdaniem no, ryzyko właśnie wyważenia tych dwóch rzeczy. Gdyby Richard Pipes to pisał,
Myślę, że nie miałbym takiego dyskomfortu, że no tutaj ktoś jakby powiela, powiedziałbym, propagandę Putina, bo pod pewnymi względami to jest tak, jakby się czytało dzisiejszą propagandę Putina. 23 sierpnia, Pakt Ribbentrop-Mołotow, właściwie mądry ruch był Stalina, dobry ruch, bo co on miał zrobić, to była najroztropniejsza decyzja, jaką można było podjąć. A ci wszyscy rozstrzelani tam w 1937 roku, to był jednak trochę niepewny element. Właściwie to sobie oczyścił przed pole, przed rzeczywiście czekającą konfrontacją. Więc tego rodzaju wejście jakby w mentalność, empatia i zepchnięcie na bok kwestii potępienia zła, które no wydaje się trudne do pominięcia, do zakwestionowania, no też jest wpisane w ryzyko naszego zawodu i rzeczywiście cała sztuka jest umieć jakoś przejść między Scylną a Charybdą, Scylną empatii, a Charybdą no, jakiegoś relatywizmu moralnego, także głębokiego, przy takim problemie jak Józef Stalin, no bo jest wiele problemów, gdzie nie ma historycznych zagadnień, gdzie nie musimy, że tak powiem, się przejmować takimi dylematami. Ale no, myślę, że warto na takie niebezpieczeństwa też zwrócić. No, zgodzę się w sprawie Kotkina, że on bardzo dobrze zna te źródła i był pod silnym wpływem logiki tych źródeł. I to jest zawsze problem, że trzeba stanąć trochę na uboku i zrozumieć, nie mogę, muszę się wchłonąć w archiwach, ale jeżeli... I w czasach wojny zimnej ludzie, którzy zrobił te takie historie, to zrobiły też, bo chcieli pojechać do Związku Radzieckiego. Alec Nove na przykład, który dobrze znałem, bo byłem w Glasgowie, zawsze nie mówił, co absolutnie wiedział, bo on chciał dostać możliwości wyjechać do Związku Radzieckiego, ale dla Kotkina nie istnieje taka sytuacja i to trudno rozumieć, dlaczego on odebrał taką pozycję. To jest pól, że on jest tak ściśle związany, ale też on myśli, że my, to znaczy Amerykanie w zasadzie, czy Zachód, jest odpowiedzialny dla faktu, że Rosja chodziła w kierunku dyktatorskim i że jeżeli my lepiej ich traktowali, że, że wejście Polski do NATO jest dla niego wielki błąd, ale to jest od jego poglądy polityczne i to jest dowód, że to jest nie tylko kwestia, że ktoś jest za silny, zaangażowany w archiwach, ale też, że trzeba być świadomy, co ja myślę, co są moje poglądy polityczne i o ile oni właśnie zrobią zły wpływ na co ja piszę. Wydaje się, że nie, to nie musi być prawda, że wszystko zrozumieć, to wszystko przebaczyć. Prawda? Można starać się jak najwięcej zrozumieć, a niekoniecznie to aprobować, ale kiedy to, co panowie profesorowie w tej chwili poruszyli, wydaje mi się, że jest czymś niezwykle ważnym w ogóle dla pracy historyka każdego i od każdej epoki. To znaczy konieczność wypośrodkowania między wejściem, jeżeli można tak powiedzieć, w buty badanej osoby, tak żeby ją maksymalnie zrozumieć, a zachowaniem pewnego dystansu i krytycyzmu. Jeden z najwybitniejszych, może w ogóle najwybitniejszy, polski historyk filozofii, Stefan Swierzaski, napisał kiedyś takie zdanie, że dobry historyk filozofii przedstawia poglądy każdego filozofa, którego bada, w ten sposób, żeby jego czytelnik był przekonany, że autor jest zwolennikiem tego filozofa, którego w danym momencie przedstawia. Pomyślałem sobie, kiedy to czytałem, to bardzo, znaczy nie bardzo łatwo, ale to można robić w odniesieniu do historii filozofii XIV-wiecznej, którą się profesor Swierzaski i XV-wiecznej, którą się profesor Swierzaski całe życie zajmował. Jest parę postaci życia publicznego w bliższych czasach, do których ta maksyma trudniejsza byłaby do zastosowania. Ale chciałbym, żebyśmy kontynuowali nie ten wątek teoretyczny, ale właśnie ten wątek dotyczący podejścia badacza do ofiar i prześladowań i tych tragicznych doświadczeń, których no, pewnie wszystkie wieki w historii, ale może z naszego punktu widzenia najbardziej wiek XX był świadkiem. Ja myślę, że tak naprawdę to inne były też okropne, ale oczywiście dla osób żyjących w wieku XX bardziej ten wiek
się zapisało. Otóż w książce pana profesora Nowaka wielokrotnie powtarza się taki motyw myślowy, który mnie zafrapował i muszę powiedzieć, że zafrapował i trochę nawet zdziwił. Muszę powiedzieć, że nie mam w tej chwili jednoznacznego poglądu, więc dlatego chciałbym skorzystać z okazji zadać pytanie. Mianowicie motyw, co zrobić z pamięcią o ofiarach. I jest, czy dobrze odczułem, czy może nadinterpretuję to, co w tekście jest napisane, coś, taka myśl w tej książce, że bez pamięci o ofiarach nie ma tożsamości zbiorowej, prawda? Że nasza tożsamość grupowa, narodowa, ale być może nie tylko narodowa, łączy się z pamięcią o ofiarach. I to mnie w pewien sposób zaskoczyło. Zacząłem się zastanawiać, czy ja w swojej własnej tożsamości narodowej polskiej rzeczywiście pamięć o ofiarach stawiałbym, a nie na przykład poczucie uczestnictwa w kulturze polskiej, prawda? Stawiałbym jako taki czołowy element budujący tę tożsamość. I dlatego ten problem wydał mi się interesujący. Gdzie jest, jaka jest rola tej pamięci o ofiarach i prześladowaniach, od problemu, o którym panowie już zaczęli tutaj mówić, we współczesnej grupowej tożsamości? Może teraz. To rzeczywiście jest ważny wątek chyba tej książki, nie tylko jeden z wątków, także rozmowy z panem profesorem Połońskim, który, pamiętam, zwrócił uwagę na pewną reakcję także w historiografii zajmującej się historią Żydów, historiografii żydowskiej, jeśli można tak powiedzieć, Salo Baron i jego krytyka płaczliwej historii Żydów, prawda? To znaczy, że sami Żydzi nie powinni tylko wspominać cierpienia i ofiar, bo nie tylko ona jest ich tożsamością. Ja przypominam sobie także taką pracę włoskiego historyka, klasyka mikrohistorii, który też właśnie zwrócił uwagę na to, że człowiek nie żyje tylko swoim cierpieniem. To znaczy nawet ten, który zginął tragicznie, miał wcześniej jakieś życie i coś innego też było dla niego ważne, nie tylko cierpienie. Oczywiście są przypadki, że to cierpienie jest absolutnie najważniejsze i dominuje wszystko. Ale zgadzam się tutaj z panem profesorem Janowskim, że nie możemy patrzeć na naszą historię, wszystko jedno, polską, będę mówił tylko o polskiej, wyłącznie przez pryzmat cierpień doznanych. Ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest zjawisko chyba międzynarodowe, powiedziałbym, czy powojenne, po II wojnie światowej, że wytworzył się rodzaj konkurencji w walce o miano największej ofiary. I to stało się ważną częścią polityk historycznych. I chcąc, nie chcąc, uczestniczymy w tym zjawisku, ulegamy mu, następuje przesunięcie jakby uwagi w debatach o historii właśnie na to, ile ofiar, jakie ofiary, które są ważne. No naturalnie jakby tutaj pewien standard, jeśli przepraszam, tak niezgrabnie można to wyrazić, wyznaczyła zbrodnia Holokaustu i pamięć o zbrodni Holokaustu. Ale właśnie w dużym stopniu zdominowanie tą zbrodnią pamięci zbiorowej, publicznej, uniwersalnej, globalnej nawet można chyba tak powiedzieć, choć chyba nie jest ona globalna, nie sądzę, żeby Holokaust był ważnym punktem odniesienia w Chinach czy w Indiach, czy we wszystkich krajach muzułmańskich, no ale powiedzmy w krajach Zachodu czy cywilizacji atlantyckiej pewnie można by o takim mówić, powoduje to, że inne grupy też szukają no, jakiejś swojej, powiedziałbym, tutaj obecności na tej mapie ofiar. I przykładem dla mnie może być choćby no, słynna książka Timothy Snydera, Bloodlands, czyli Skrwawione ziemie, gdzie przypomina on, że w latach 33-45 na obszarze, który niegdyś zajmowała pierwsza Rzeczpospolita, zamordowanych zostało co najmniej 14 milionów cywilów, wśród nich około 4 czy 5 milionów Żydów mieszkających na tym obszarze dawnej Rzeczpospolitej, no ale także 9 czy 10 milionów nieżydów zamordowanych jakby na podobnej zasadzie, to znaczy jako ludność cywilna. Nie mówię o sposobie mordowania, tylko o fakcie zabijania, no, że tak powiem, niewinnej ludności cywilnej. No i ze względu na
fakt słabej reprezentacji albo w ogóle braku reprezentacji tych cierpień, tych ofiar poza ludnością żydowską w pamięci globalnej, wytwarza się tutaj jakiś rodzaj napięcia, jakiś rodzaj no, rywalizacji. I myślę, że to powoduje, że coraz więcej piszemy, zwracamy uwagę na te zagadnienia i poniekąd uwewnętrzniamy taką właśnie perspektywę. Moim zdaniem ona ostatecznie nie jest dobra. Zgadzam się tutaj, że nie należy żyć tylko pamięcią ofiar, także własnych ofiar, ale z drugiej strony nie można, tak jak o tym pan profesor też powiedział, zapomnieć o tych ofiarach. To już Mickiewicz o tym pisał, prawda, że nie możemy zapominać, jeżeli zapomnimy o ofiarach poniesionych po to, żeby była ta kultura, o której pan profesor wspomniał. No nie byłoby polskiej kultury, a raczej nie byłoby pamięci jej ciągłości, nie byłoby języka polskiego, gdyby nie jego obrona z narażeniem czasem kariery, a czasem życia. No bo trzeba było walczyć o ten język w wieku XIX, czy w wieku XX, żeby on był. To samo dotyczy oczywiście kultury żydowskiej, żeby ona przetrwała, trzeba było w ogóle obronić jakąś grupę Żydów, żeby była ta grupa Żydów, nie została wyniszczona, prawda? A więc nawet kultura jako część najważniejsza naszej tożsamości, tu się zgadzam, no nie obchodzi się bez ofiar, nie tylko bez pracy, bo oczywiście kulturę tworzy praca, praca wielopokoleniowa, ale oprócz pracy w naszym położeniu geopolitycznym przez nasze, rozumiem, i Polaków, i Żydów, i wszystkie te inne narody, które wymienia w terminie ziemie skrwawione Timothy Snyder, no niestety nawet tożsamość kulturowa wiąże się z pamięcią ofiar w tym zakresie ponoszonym, ażebyśmy pozostali sobą. Pan profesor jako specjalista od historii Europy Środkowej bardziej niż wschodniej przecież znakomicie zna eseje Istvána Bibo zwracającego uwagę właśnie na tę specyfikę naszego regionu, to poczucie, że nasze istnienie jest niepewne, że jest zagrożone. I to poczucie tych narodów między Rosją a Niemcami położonych, w skrócie rzecz biorąc, no niejako wymusza obecność ofiar w naszej pamięci i spory stąd wynikające. Tak bym, przepraszam, że może za długo mówiłem, ale tak bym to ujął. No to są bardzo trudne, komplikowane problemy. Ja na początku bym zgodził się z profesorem Nowakiem, że to olimpiada cierpień jest zły i nie daje dużo rezultaty, że nie narody cierpią, ale ludzi. I ja się urodziłem w południowej Afryce, jak już mówiłem. Ja bardzo, no nie dobrze, ale nie, absolutnie nic nie cierpiałem podczas II wojny światowej, tylko że biały chleb nie był dostępny. No, więc to nie są narody, to jest raczej ludzi i to trzeba to rozumieć. Po drugie, jeżeli myślimy o no na przykład, bo jesteśmy tutaj w Muzeum Polinu, ludobójstwa Żydów, ten Holokaust, czy ludobójstwa Żydów, to było planowane i egzekwowane przez Niemców, czy rząd niemiecki, nacystowski. Ale ten rząd wszędzie w Europie, nie tylko we wschodniej Europie, ale też w zachodniej Europie, gdzie były państwa kolaborujące, dalej dużo zachęcił ci, którzy pomagali im i bardzo surowo karali ci, którzy przeciwstały. I to trzeba rozumieć i to wyjaśni dużo aspekty tego. I to jest właśnie siła książki Snydera, że on pokazuje całość tego problemu. To był jeden z największych tragedii ludzkości. 11 milionów, to jest ogromna liczba. Nie jest, trudno jest właśnie rozumieć, co to znaczy taką liczbę. Jeżeli patrzymy na historiografię te stosunki, bo Polacy i Żydzi to nie są odrębne grupy absolutnie, ale o ile są podrębne, czy stosunki między Polacy i Ukraińcy, czy Polacy i Litwiny. Gdzie są te relacje, gdzie są te zbrodnie różnego rodzaju, to zawsze zaczyna się od apologetyki, od przeproszenia. A ja jestem przeciwko te przeproszenia, bo w zasadzie ci,
którzy przepraszają, nie są winni i ci, którzy powinno przeprosić, albo jeszcze nie żyje, albo nie przepraszają. I ja myślę, że w takich sytuacjach jest potrzebna historia bazowana na faktach, na testymoniach i historia, gdzie historyk trochę próbuje wycofać się od swojej grupy czy od swoje same poglądy. Tam jest potrzebna empatia dla wszystkich. I ja wiem, my o tym mówiliśmy, że empatia dla źródeł ma swoje problemy, ale w sytuacji jak Europa podczas II wojny światowej, gdzie były dwie państwa totalitarne, które obydwie zrobiły straszne rzeczy, no to trudno porównać, można o tym spierać, czy Niemcy faszystowskie, czy hitlerowskie jest gorzej od Związku Radzieckiego. No to jest skomplikowana historia, ja nie chcę teraz, ale obydwie, liczba ofiar obydwu jest ogromna i nie możemy to uniknąć, ale teraz też ja pamiętam, że Miloš napisał poemat, który się nazywał Ocalenia, który napisał właśnie tu niedaleko w katedrale warszawskim. Mówił, że nie można żyć tylko z pamięci ci, którzy zginęli. Musimy mieć też, życie kontynuuje i cała historia też tej części Europy nie jest historia zabójstwa, jest też historia pozytywna i trzeba właśnie zrobić bilans między tymi dwoma historii. Można jeszcze nawiązując jakby do fragmentu głosu panów profesorów i do wątku zasadniczego, który wprowadził pan profesor Janowski, mówiąc o relacji między cierpieniem, ofiarą, a innymi aspektami naszej tożsamości. Najpierw chciałem nawiązać do jakby ujęcia problemu ofiar przez Timothy Snydera i do tego też, o czym wspominał pan profesor Połoński, a więc, że cierpią ludzie, a nie narody. To prawda, oczywiście nie da się zredukować do, czy raczej poszerzyć do pojęcia narodu, cierpień pojedynczych osób. I to jest perspektywa Snydera, ale ona czasem prowadzi do zafałszowania historii, ponieważ Żydzi zostali wybrani jako naród przez Adolfa Hitlera, żeby ich unicestwić. Polacy zostali wybrani jako grupa narodowościowa przez Józefa Stalina w 1937 roku. To rzeczywiście była zbrodnia w pewnym sensie zapowiadająca na mniejszą skalę, bo wobec dużo mniejszej grupy, kategorię Holokaustu, ponieważ naród został wybrany tylko dlatego, że byli to Polacy, mieli zostać mężczyźni, praktycznie rzecz biorąc, wszyscy zabici. A więc kategoria narodu tutaj była ważna. I jakie ona ma znaczenie, nawiązuje do centralnego pytania pana profesora Janowskiego. Takie mianowicie, że właśnie w tej kategorii narodu mieści się pojęcie kultury, specyfiki kulturowej. Gdyby Adolfowi Hitlerowi chodziło o to, żeby zniszczyć żydowskość jako taką, nie tylko o ludzi mu chodziło, o zabicie iluś milionów ludzi, ale żeby zniknęła żydowskość całkowicie, razem z jej kulturą. Józefowi Stalinowi też chodziło o to, żeby uciąć głowę polskości, prawda? Temu służyła operacja katyńska, temu służyła próba eliminacji Polaków w Związku Sowieckim jeszcze przed II wojną światową. I właśnie w związku z tym pamięć o ofiarach, które zostały poniesione dlatego, żeby, no dlatego, że ktoś chciał zniszczyć kulturę, chciał zniszczyć tożsamość, staje się częścią tej tożsamości, która jest niesiona dalej. I tu przechodzę do drugiej kwestii, czy tej zasadniczej kwestii przez pana profesora podniesionej. Zgadzam się, że nie powinna to być dominująca czy wyłączna cecha. Karykaturą takiego ujęcia jest dzisiejsza próba budowy odgórnej tożsamości europejskiej. No ona jest budowana właściwie dokładnie na tym schemacie. Przed 1945 rokiem historia Europy to jest historia ofiar wyłącznie. Ofiar nacjonalizmów, kolonializmów, deportacji i dopiero po 1945 roku zaczyna się coś pozytywnego. Wystarczy pójść do Muzeum Domu Historii Europy w Brukseli, żeby zobaczyć siłę tego schematu. Tam nie ma miejsca na wspomnianego Szekspira, tam nie ma miejsca na Bacha, tam nie ma miejsca na katedry. Po prostu nie istnieje w ogóle kultura europejska. Istnieje tylko cierpienie i zło wyrządzone w Europie przez istnienie narodów, przez
podział na państwa i dopiero to, co dobre, zaczyna się na zgliszczach II wojny światowej. Tymczasem warto może też przekornie, jakby to zauważę, tak, żeby też może pogimnastykować wspólnie tutaj nasze umysły, że jak obliczyli antropologowie historyczni, w społeczeństwach prymitywnych 97% tych społeczeństw corocznie, co najmniej raz do roku organizowało wojny między sobą, w których ginęło corocznie nie mniej niż 0,5% całej ludności. I obliczyli ci historycy, że gdyby ten rodzaj, powiedziałbym, no, stosunków międzyludzkich się utrzymał, to w XX wieku musiałoby być wymordowanych 2 miliardy ludzi. Z każdym wiekiem, to jakby historycy zajmujący się takimi wielkimi przekrojami historycznymi, ginie dużo mniej ludzi niż w poprzednim wieku w wojnach. Także XX wiek, jakkolwiek brzmi to dziwacznie, był bardziej humanitarny od wieku XIX, XIX od XVIII. I tak cofając się wstecz, możemy powiedzieć, że to się zmienia paradoksalnie na korzyść, co w niczym nie zmienia cierpień tych, którzy zginęli w XX wieku. Ale spójrzmy i od tej strony na historię. Przepraszam bardzo, później będzie czas na głos. Nawiążę do tego pytania później, nawiążę. Są dwie rzeczy, które są tutaj ważne. Pierwsza jest ten ostatni moment, który pan poruszył. To jest próba stworzenia świadomości historycznej wspólnej Europy. I to jest bardzo ważny problem. I musi mówić, to Europa ma wspólną historię. I trzeba to akcentować i to jest jeden z wadów projektu europejskiego, że to nie był akcentowany w sposobie, który był przekonujący. My mamy tragedię Brexitu chyba z tego powodu. Można zrozumieć projekt europejski z dwóch punktów widzenia. Jeden jest, że to jest projekt ekonomiczny. Praca czy kapital można swobodnie się ruszyć. Ale po drugie, i w Anglii muszę powiedzieć, że większość ludności akceptuje tego, ale po drugie to jest próba stworzyć wspólny macierzy, wspólny kraj, nie kraj, ale wspólny regionu. My mamy tragedię w naszej historii, ale mamy renesans, reformacja, oświecenie, tak dalej, tak dalej. Muszę powiedzieć, że w Anglii tylko mniej więcej 20% czy 25% ludzi tak myślą i są, oni są przede wszystkim ludzie jak ja, którzy nie są prawdziwymi Anglikami. I ten muzeum właśnie w Brukseli jest dobrym dowodem, dlaczego to się nie uczył, nie udał się. Ten inny problem, ten problem narody i niecierpienia, ale raczej opresji narodów, to jest problem, konflikt między narodami i imperiami, o których właśnie dużo mówiliśmy w naszym wywiadzie, bo my mamy wspólny przyjaciół, to znaczy Dominic Leaven, który jest właśnie w tym sensie imperialistą. On lubi Imperium Rosyjskie i też Imperium Brytyjskie, ale problem jest, że te imperia bardzo źle traktowały różne narody. Ja właśnie pamiętam, mój dziadek był lekarzem w obozów koncentracyjnych stworzonych przez Anglików, pierwszych takich obozów, podczas wojny boerskiej, bo oni ich tworzyli, aby tam kontrolować żony i dzieci boerów, którzy chcieli prowadzić wojnę partyzancką. No i to jest jeden z wątków tej książki, że narody w pewnym sensie mieli trudne zadanie w XIX wieku, aby kontynuować. W końcu XIX wieku, jeżeli ktoś by powiedział, że w XX wieku Litwa będzie niepodległa, większość ludzi by mówiła, że to jest idiotyczne, to jest niemożliwe. I to jest teraz problem, bo w pewnym sensie imperia wracają. I będziemy się zobaczyć, jaki będzie skutek tego. Ja no,
powstanie Chin jako wielkie mocarstwo jest dobra rzecz z jednego punktu widzenia, ale oni też mają swoje dążenie imperialistyczne w stosunku do krajów, które są wokoło. I w tym sensie to nie jest kwestia cierpienia raczej, ale to jest kwestia, to jest ten sam problem, o którym właśnie dużo mówiliśmy. Czy tradycja powstańcza jest dobra czy zły? Jako człowiek, ja byłem w sytuacji rewolucyjnej powiedziawszy, ja jestem przeciwko rewolucji. I ja myślę, że ci ludzie, na przykład powstanie 30 roku czy 63 roku, nie mieli racji. To tam dotyczy pewnym sensie powstania warszawskiego 44 roku. Ale bez tego istnienia narodu polskiego jest trudno wyobrazić się, więc trzeba mieć też wtedy bilans między potępienia tej tradycji, który właśnie był odpowiedzialny dla okropnych tragediach i fakt, że bez, ja pamiętam Józef Garliński, taki emigracyjny historyk, on zrobił ze mną pracę doktorską, bo mówił, ja nigdy nie będę szanowany w emigracji, jeżeli nie mam pracę doktorską. To głupstwo to było, ale on raz do mnie powiedział, że to jest prawda, że powstanie warszawskie było wielką tragedią, ale bez tego Rosjanie by nas dużo gorzej traktowali. Szanowni Państwo, nie będziemy może wchodzili w tej chwili w dyskusję o sensie powstań narodowych, bo obawiam się, że w ciągu tych 10 minut mniej więcej, które nam rozmowy zostało, moglibyśmy tego tematu nie do końca wyczerpać. I zanim oddam głos Państwu i zanim przejdziemy do pytań z sali, jeszcze jeden też problem, jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć. Obaj panowie profesorowie, no tak jak zawsze jest, jak się o historii rozmawia, doszli do problematyki współczesnej właściwie już w swojej poprzedniej wypowiedzi. I ja bym chciał odnieść się też trochę do problematyki, jakby jeszcze bardziej do problematyki współczesnych elementów jak gdyby w pracy historyka. Na stronie internetowej tego muzeum, w którym się znajdujemy, znalazłem taką wypowiedź pana profesora Polońskiego, związaną z kryzysem z ubiegłego roku, z kryzysem związanym z tą ustawą IPN-owską w sprawie obozów polskich. Kryzysem, no, który został szczęśliwie przez wycofanie się z tych mniej więcej rozwiązany. Ale pan profesor powiedział co wtedy coś, co mnie ogromnie jakby się poruszyło. Powiedział tak, obecny konflikt jest tragedią dla wielu ludzi, którzy przez 40 lat ciężko pracowali nad odtworzeniem takiego świata, no w którym właśnie Polacy i Żydzi jakby mogliby szanować się wzajemnie. I ja myślę, że przed różnymi tego typu konfliktami my wszyscy historycy, nie tylko my historycy, ale mówimy teraz o historykach, stoimy, w których wydaje się nam, że jak gdyby nasza praca, o tyle o ile nasza praca ma na celu jakby nauczenie różnych ludzi rozumienia się wzajemnie i szanowania się wzajemnie, jest narażona na niebezpieczeństwo. No i niech panowie w te 5 pozostałych minut powiedzą, co my mamy zrobić w takiej sytuacji. To my właśnie nad tym tematem mieliśmy wymianę e-mailowym. Ja myślę, że trzeba kontynuować, zrobić, co my zrobiliśmy przedtem. Te same zasady, uszanować inne, słyszeć raczej niż mówić głośno. Te rzeczy są zawsze ważne. I problem jest, że sytuacje, gdzie ludzie chcą wykorzystać te wąsy narodowe, jest trudno przeciwstawiać, ale ja jestem w pewnym sensie optymistą i myślę w pewnym sensie, że jest odwrotno prawo Greshama w historii. To znaczy prawo Greshama powiedzie, że zły pieniądz wypędzi dobry pieniądz. I ja myślę, że w ostatnich, w długim falie dobra historia wypędzi złą historię. Dobra historia, która pokazuje i dobra, i złą stronę naszej przeszłości, która wyjaśnia, jak ludzie w zasadzie reagują, jest lepsze i będzie więcej akceptowane niż brązowanie przeszłości. Ale
My jesteśmy w trudnej sytuacji. To nie jest tylko problem Polski, to jest wszędzie. Ja napisałem chyba pod właśnie wpływem wywiadu z profesorem Nowakiem, kończyłem swoją autobiografię i tam napisałem, że kiedy zacząłem napisać tą autobiografię, myślałem, że dwie transformacje, które chciałem, to znaczy w południowej Afryce i w Polsce, są teraz zupełnie udane i trzeci jest możliwy, to znaczy Izrael palestyński. Ale teraz te pierwsze dwie są z różnych punktów widzenia pod znak zapytania i ten rozwiązanie, ten problem palestyńsko-izraelski jest chyba nie w tym pokoleniu. Ale to nie znaczy, że nie musimy kontynuować. Ale no, to jest, to ja myślę na tym temacie. Sądzę, że rzeczywiście takie optymistyczne spojrzenie, że no z czasem ta dobra historiografia wyprze złą i uproszczoną, może znaleźć swoje przykłady krzepiące i ja je znajduję, mogę powiedzieć, gdzie znajduję. Na przykład w historiografii anglosaskiej, stosunków polsko-żydowskich, tak bym powiedział. Powiedzmy 40 lat temu, czy 30 parę lat temu, no bo tak daleko nie sięgam, ale kiedy zacząłem gdzieś jeździć, odwiedzać księgarnię, czy nawet kiedy już jakieś tam wykłady miałem i musiałem studentom coś polecić, no to powiedziałbym, ten zakres książek, które mogłem polecić z czystym sumieniem, oczywiście po angielsku dostępnych studentom, był bardzo wąski i często, no poza Davisem, który już był, no ale to jest taki ogólny podręcznik, studia monograficzne były albo traktowane jako bardzo takie tendencyjnie propolskie i w związku z tym odrzucane przez część studentów i zwłaszcza profesorów na uczelniach amerykańskich. No a inne znowu patrzyły z pewnymi uprzedzeniami, tak to nazwijmy, na historię Polski. Teraz ta historiografia jest bez porównania bogatsza. Dam przykład pewnej pracy, jaką ciągle się wykonuje, żeby była ona coraz bogatsza i coraz lepsza. Nie wymieniłem tutaj, pominąłem, bardzo żałuję, we wstępie w tych podziękowaniach profesora Andrzeja Sulimę-Kamińskiego, z którym także przeprowadzam w tej książce, wydaje mi się, bardzo ciekawy wywiad. Ciekawy, bo mówiący o spuściźnie obywatelskiej I Rzeczpospolitej. Otóż profesor Kamiński, profesor Georgetown University od 20 lat już organizuje taki stały cykl konferencji Recovering Forgotten History, w których i pan profesor bierze udział. I to jest właśnie spotkanie z uczonymi i wydawcami zachodnimi, którzy przyjeżdżają tutaj co rok i przed wydaniem lub kolejnym wydaniem swoich książek wprowadzają korekty po dyskusjach z polskimi historykami. No pojawia się tam, gdzie nie było Katynia, powiedzmy, pojawia się Katyń, pojawia się Uniwersytet Jagielloński, gdzie nie było Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedzmy w historii kultury Europy XV wieku na przykład, prawda? Czy pojawiają się no, rozmaite poprawki niektórych błędów i uproszczeń, ale przede wszystkim profesor Kamiński wychował jakby całą grupę historyków, którzy zupełnie w nowy sposób spojrzeli na historię Żydów w I Rzeczpospolitej. Moshe Rossman, Gershon Hundert, to są ludzie, którzy otworzyli zupełnie nowy horyzont spojrzenia na historię Żydów w I Rzeczpospolitej. No nie jako historię prześladowań, bo nikt nie mówi, że Żydzi byli uprzywilejowani w I Rzeczpospolitej, ale na pewno nie żyli tylko prześladowaniami, a była to niezwykle bogata historia społeczna i kulturowa, która bardzo wiele do zawdzięczenia miała polskiej kulturze politycznej tamtego czasu, tej obywatelskiej właśnie. No i teraz można już się odwołać do tych książek, one już są. One nie są te najbardziej popularne, powiedziałbym, omawiane najczęściej w mediach, bo tu wciąż Holokaust dominuje, co poniekąd zrozumiałe, ale jest coraz więcej książek, do których można się odwołać, o różnorodnych. Niestety nie mam tego wrażenia, gdy chodzi o niektóre inne historiografie. No ze smutkiem, powiedziałbym, przygnębieniem odwiedziłem niedawno największą księgarnię naukową w Paryżu, gdzie obok książek Joseph Gibert, gdzie obok
powiedzmy 300 książek o tematyce historia Rosji, ogólnie rzecz biorąc bardzo sympatycznie nastawionych do eksperymentów kulturalnych bolszewików, bo to zawsze budzi zainteresowanie na lewym brzegu Sekwany. Było 8 książek mniej więcej tam o Rumunii, 8 książek o Bośni i było 8 książek o Polsce. Niestety wszystkie były o polskim antysemityzmie. No i to jest oczywiście jakieś uproszczenie, jakiś problem tutaj się rysuje, na który mogą być dwie odpowiedzi. Uraz, to znaczy odrzucamy historię, bo to jest fałszywa historia, to jest nieprawdziwa historia. No albo nadzieja, że przez wytrwałą pracę jakoś odbuduje się historię Polski widzianej przez inny pryzmat, czy nie tylko przez pryzmat antysemityzmu, niewątpliwie redukcjonistyczny i krzywdzący dla polskiej historii. I to jest tylko przykład tego, że można na zagadnienie, o którym pan profesor powiedział, spojrzeć albo optymistycznie, poprawia się, bardzo się poprawia, gdy spoglądam właśnie na historiografię anglosaską, no albo mniej optymistycznie, gdzie spojrzeć na no powiedziałbym, pełny redukcjonizm historiograficzny. Natomiast spory będą nieuniknione, niewątpliwe, dalej trwające, gdy idzie na przykład o historię Holokaustu. Ale i tu widać zderzenie różnych szkół. Powiedzmy, z jednej strony mamy szkołę w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu, Grabowskiego, czy powiedziałbym książkę, która budzi mój największy opór, Williama Hagena, właściwie Wilhelma Hagena, niemieckiego historyka amerykańskiego, który właściwie napisał historię pogromów w latach 14-20 z perspektywy odwiecznego, wyssanego z mlekiem matki polskiego antysemityzmu kulturowego. I z drugiej strony nowa książka, bardzo ciekawa, wydana przez Princeton University Press, przez Kopsteina i Wittenberga, Intimate Violence, która zupełnie inaczej niż Grabowski czy wcześniej Gross spogląda na problem pogromów w latach 40, znaczy w 41 roku praktycznie rzecz biorąc, no pokazując kontekst społeczny bardzo ciekawie. Nie mówię o odwiecznym antysemityzmie polskim, tylko pokazuje, że te zdarzenia miały miejsce, te tragiczne zdarzenia miały miejsce tylko w wybranych punktach. Tam, gdzie dotychczasowa większość poczuła się zagrożona przez dość silną mniejszość. Gdzie indziej, no zwraca uwagę na to, dlaczego w 90% miejsc w Polsce nie doszło do takich pogromów, tylko w kilku procentach. Widocznie nie wszyscy Polacy wyssali ten antysemityzm krwiożerczy z mlekiem matki. Więc jakby daję te dwa przykłady, by pokazać, że no trwa dyskusja w obrębie historiografii amerykańskiej i będzie na pewno wiele innych spojrzeń na te zagadnienia. Problem polega na tym, jeśli patrzymy na nie wyłącznie przez pryzmat jednej szkoły, jednej interpretacji, bo ona może być krzywdząca, uproszczona i no wtedy budzi właśnie urazy. Ja bym tylko do tego dodać, że ja wydrukowałem artykuł Kopstein i Wittenberga przed wydaniem tej książki i też wydałem swoją jednotomową historię Żydów w Polsce i Rosji po francusku i to była promocja w Bibliotek Polonaise, bardzo dobrze akceptowany przez słuchaczy i Żydzi i lokalnymi Polakami. To było bardzo, no, czy szklana jest pusty, czy pół pełny. Ale też bym chciał powiedzieć, że wpływ, ta nowa szkoła historii Żydów ma bardzo ważny wpływ na wystawę główną tego muzeum. I to jest bardzo ważne, bo nie tak, jak słusznie pan profesor zauważył, nie tak dużo ludzi czytają książki, ale 3 miliony ludzi odwiedziły ten muzeum. I ten muzeum, tego punktu widzenia, jest wielkim osiągnięciem. I trzeba to zaakcentować, bo no, ja jestem głównym historykiem, to jest moje muzeum też. Ale ja myślę, że to był wielki postęp. I to pokazuje cała długa historia Żydów na ziemiach polskich, gdzie są mniej więcej akcentów pozytywnych niż negatywnych, z mojego punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panom i myślę, że teraz jest czas, żeby oddać państwu głos. Proszę bardzo. Paweł Zdun, bardzo dziękuję panom za to wprowadzenie do naszej dyskusji i bezpośrednio chciałem nawiązać do tego, co panowie profesorowie mówili na końcu, do tego wątku, który rozpoczął pan profesor Poloński,
szczerze mówiąc, nie podzielam pańskiego optymizmu, ale zastanawia mnie, skąd bierze się ten, jeśli dobrze opisuję, ten taki rozjazd między historiografią, między pracą historyków jako rzetelnych naukowców, opisujących zjawiska tak, jak je badają i rozumieją, a powiększającą się przestrzenią zideologizowanej pseudohistorii, która staje się pałką, taką polityczną pałką walki pomiędzy krajami, pomiędzy narodami, pomiędzy grupami. Skąd to się bierze? To, że właśnie historia, czy historia w cudzysłowie, zaczyna być bronią między grupami, między narodami i między grupami różnymi. Może zbierzemy kilka... No to duże pytanie. Tak, tak. Nie. To proszę was. No, problem polega na tym, że historia próbuje... Dla historiografii konfliktów są potrzebne. Daję jeden przykład. Kiedy ja zacząłem studiować historię skutków I wojny światowej, w Niemczech ogólny pogląd był, że to była wojna, który był rezultatem wypadku zupełnie przypadkowego, to znaczy międzynarodowy wypadek na drogach. Nikt nie był odpowiedzialny, ale państwa alianci imponowały nad Niemcami bardzo silny pokój, który nie było nigdy, nie było możliwy dla Niemców akceptowania. I z tego powodu jeden człowiek, czarownik, właśnie wziął kontrolę nad Niemcami, to znaczy Hitler, i on sam był odpowiedzialny dla II wojny światowej. To był, ja studiowałem w Niemczech w latach 60. i to był ogólny pogląd na tym problemem. I powstał wtedy ten słynna książka Griff nach der Weltmacht, Fritz Fischer. I on atakował nie ta druga część tej tezy, to znaczy, że Hitler był czarownik, który bez pomocy opanował naród niemiecki. Raczej powiedział, że Niemcy były więcej odpowiedzialni dla początku, dla skutki I wojny światowej niż inni kraje, że oni mieli politykę agresywną przed I wojny światowej. I ja pamiętam, ja wtedy był w St. Anthony's College i wicerektor tego koledżu, James Joel, zaprosił do naszego koledżu Fritz Fischer. I ambasada niemiecka przesłał list do koledżu, że nie trzeba jego zaprosić. No, Joel naturalnie odmówił. I była długa i bardzo ciężka dyskusja, ale potem był w pewnym sensie łagodzenia. I to jest zwyczaj w takich dyskusjach. Problem w pewnym sensie w Polsce jest, że te dyskusje kontynuują i te dwie strony nie chodzą bliżej, raczej chodzą dalej od siebie. Dlaczego tak jest, to jest ciekawy problem, ale mnie się wydaje, że trzeba akceptować, że na przykład książki jak Grossa są potrzebne, bo to oni właśnie wruszają tę debatę, ale potem trzeba właśnie znaleźć taki wspólny pogląd do tych problemów. I do tej pory my taki pogląd nie mamy tutaj, ale spodziewamy, że ludzie rozsądni przyjdą do tego. Ale mnie się wydaje, że te konflikty są konieczne. Teraz jest taki konflikt w południowej Afryce w stosunku do tych obozów koncentracyjnych. Czy to jest tylko, że Anglicy mogą mieć rację, że tak traktowały, i czy to jest taki zbrodnia. I no, obydwie strony są bardzo ostre, bo to jest nowy konflikt, ale na końcu będą takie nieporozumienia, ale oni będą bliżyć się do siebie. I w stosunku chyba do historii Związku Radzieckiego, Kotkin jest silnie krytykowany. Będę i Sheila Fitzpatrick, który był studentką razem ze mną, jest podobno, ale od innej strony punkt widzenia Pipes jest też słyszany i musimy próbować znaleźć coś, który
daje głos obydwu stron. Dziękuję bardzo. Jeśli dobrze rozumiem, pytanie dotyczyło tego rozdziewu między dyskusjami historyków, historią akademicką, gdzie się jakby udoskonala ten obraz, tak jak właśnie pan profesor mówił, w dyskusji, w wymianie poglądów, a sferą publiczną, na którą nie ma dużego przełożenia, że użyję takiego nieładnego słowa, ta historia akademicka. No, myślę, że akurat przykład, którego użył pan profesor Połoński, to znaczy polityka historyczna Niemiec, wydaje się tutaj dobra do użycia. Teraz czytałem, przypadkiem wczoraj wpadła mi w rękę taka książka wydana w 1969 roku przez głównego negocjatora Adenauera, kanclerza Adenauera w stosunkach z Dawidem Ben-Gurionem. Książka wyszła nakładem chyba któregoś z uniwersytetów amerykańskich w 1969 roku i tam opisuje ten świadek tych wydarzeń, scenę spotkania Adenauera z Ben-Gurionem w marcu 1960 roku, gdzie no, wybitny polityk izraelski po jakby no, załatwieniu tych spraw, które były ważne z punktu widzenia Izraela, pewnych naturalnych roszczeń ekonomicznych związanych z zagładą narodu żydowskiego przez Niemcy, powiedział, że w takim razie od tej pory on proponuje, on Dawid Ben-Gurion, żeby w modlitwie wciąż powtarzanej za ofiary Holokaustu zamienić słowo Niemcy na słowo naziści i proponuje to samo zrobić Niemcom. I to jest jakby ten moment, moment polityki historycznej, 14 marca 1960 roku. Zamiast Niemiec będą naziści. I historycy oczywiście będą dalej rozmawiali, wiadomo, wśród historyków, i niestety coraz bardziej mam wrażenie, że to będzie kurczyła się ta liczba ludzi, którzy będą wiedzieli, kto kogo zabijał mniej więcej w II wojnie światowej, bo odsuwamy się od II wojny światowej, a liczba zawodowo zajmujących się nie jest duża. No, w związku z tym wygrywa polityka historyczna i jej siła, siła w mediach, siła w kulturze masowej, która nie ma nic wspólnego z badaniami historyków, nic. Z całym szacunkiem dla tego, co robi pan profesor Połoński, czy co robi profesor Janowski, czy co robię ja, to ma bardzo ograniczony wpływ na powiedziałbym, wielką sferę obecności historii i manipulacji historią w kulturze. Tutaj no, można przytoczyć takie słynne sformułowanie Michela Foucault, że no, wiedza jest dyskursem władzy, ale tym bardziej użycie historii jest dyskursem władzy, siły. Więc kto ma więcej siły, ten bardziej może manipulować historią skutecznie w obiegu masowym. No i powiedziałbym, historycy muszą próbować wciąż w dyskusji udoskonalać ten obraz, ale obarczać nas odpowiedzialnością, przepraszam, że tak powiem, za to, że ten obraz nie jest potem przetransponowany na filmy wielkie lub na 1000 filmów, na wyobraźnię masową, no niestety chyba nie jest trafnym oskarżeniem, tak bym powiedział. Choć oczywiście każdego z historyków można i trzeba oskarżać, jeśli sprzeniewierza się swojemu zawodowi, profesjonalizmowi, kiedy fałszuje świadectwa, to wtedy trzeba nas rozliczać. Natomiast przełożenie na sferę publiczną to jest chyba rzecz trudniejsza. Ja tylko chcę do tego dodać, że internet to jest bardzo dobra rzecz i można dużo z tego korzystać, ale to też jest możliwy właśnie klamacz i to tworzy te samo stwarzające getta intelektualne i to jest wielki problem. To jest jak kiedy maszyna drukarnia była pierwszy raz zrobiona, że jak kontrolować tego? My nie chcemy cenzura, ale że wszystko jest pozwolone i te, że zysk gra ogromną rolę, Facebook na przykład, Apple, Google. To, tam wszystkie te kłamstwa można właśnie poszerzyć, ale oni nie są pod kontrolą i Europejczycy teraz chcą im więcej kontrolować. Czy to jest jak to zrobić? My jeszcze nie wiemy. To jest jeden z najważniejszych problemów naszych czasów. Dziękuję bardzo. Pan był... Stanisław Obirek. Ja troszkę mam inne pytanie niż mój poprzednik, bo
Chciałbym nawiązać do prezentacji książki, która miała miejsce tutaj dokładnie na tym miejscu jakieś 2-3 lata temu, gdy Mark Rothberg prezentował polski przekład swojej książki Pamięć wielokierunkowa, Multidirectional Memory. I on pewnie dlatego, że jest bardziej literaturoznawcą niż historykiem, zwraca uwagę na to, że świadectwa literackie, właśnie kultura masowa, popularna, bardzo często, na przykład we Francji, o której mówił profesor Nowak, zmieniła kierunek badań, na przykład to, że Francuzi sobie przypomnieli, że był rząd Vichy, że mają swoją historię antysemityzmu, o której zapomnieli albo wyparli. A to było możliwe dlatego, że policjanta odpowiedzialnego za deportację Żydów w 60-tych latach przyłapano na innych okropieństwach. Krótko mówiąc, moje pytanie jest takie, czy właśnie jak najwięcej rozmów, jak najwięcej pamięci z różnych kierunków nie ułatwi nam wyjście z tego dylematu czy patu, w którym się znaleźliśmy, gdzie się właśnie okupujemy troszkę w tych bańkach informacyjnych, gdzie każdy pielęgnuje swój ogródek i nie jest zaciekawiony, co się dzieje u sąsiada. Takie mam pytanie do panów. Też wielkie pytanie. Ja myślę, że to, co mnie przynajmniej pozwala na pewną nutę optymizmu, to jest to, że między innymi Polska, ale właściwie większość krajów no, naszej sfery kulturowej jest coraz bardziej otwarta w sensie dostępności turystycznej. Coraz więcej ludzi przyjeżdża do Polski i może przekonać się naocznie, czy tu jest tak źle, jak piszą w ich mediach, gazetach, czy jest inaczej. Po prostu mam wciąż nadzieję, wrażenie, że rzeczywistość może w jakimś momencie być sprawdzianem tej bańki informacyjnej czy dezinformacyjnej, w której jesteśmy zamknięci. Że możemy ją przebić tylko kiedy zderzy się z rzeczywistością, która zaprzeczy tej bańce informacyjnej. I jest coraz więcej możliwości chyba, no właśnie poznania krajów, rozmowy z innymi ludźmi. Niestety jest druga strona tego zagadnienia, że coraz częściej kontakt z rzeczywistością zastępuje zamknięcie w tej nierzeczywistej bańce informacyjnej, prawda? Ja już nie muszę niczego zobaczyć, bo ja wszystko wiem ze swojej grupy czatowej, prawda, czy z moich ulubionych medialnych portali i już w związku z tym nie potrzebuję nic więcej. No, część ludzi tak zaczyna żyć, obawiam się, trudno jest wtedy nawiązać porozumienie, ale bardzo duża część ludzi, zwłaszcza chyba młodych, ale nie tylko, tutaj chyba wiek nie gra roli, no po prostu jeżdżąc, poznając inne miejsca, poznając innych ludzi, może przekonać się, że pewne stereotypy, schematy, które są wtłaczane w ich bańce informacyjnej, po prostu kruszeją, pękają. I mam wrażenie, że to trochę zaczyna działać w przypadku Polski. No, nie wiem, jak jest z tą młodzieżą z Izraela przyjeżdżającą, która przyjeżdża tutaj z wiedzą jedną, że to jest miejsce, w którym zamordowano 6 milionów Żydów i to wszystko, co trzeba wiedzieć o Polsce. No, mam nadzieję, że ta młodzież stopniowo dowie się, że Polska nie jest tylko krajem, w którym zamordowano 6 milionów Żydów, ale były tutaj też inne wydarzenia, choćby takie, jakie opisuje to muzeum. Właśnie tak jak pan profesor powiedział, te kilkaset lat wcześniejszej historii, trochę innej niż Holokaust, tak bym to powiedział delikatnie. Turystyka ma dobrą i złą stronę, jak pan słusznie zauważył. To przewodnictwo jest bardzo ważne i przewodniki są bardzo ważne. Ja bym też powiedział, że muzea są bardzo ważne w popularyzacji historii. No, oni też mają dobre i złe strony, ale to jest jeszcze jedna możliwość popularyzacji historii. W pewnym sensie Pierre Nora powiedział, że jest konflikt między pamięć i historia, że historia jest dla wszystkich, pamięć jest dla pewnej grupy, ale bez tej pamięci nie ma historii, więc to jest kwestia kombinować pamięć i prawdziwą historię, konfrontować mity z realami. Nie znamy w tej chwili rezultaty, co my zrobimy, ale trzeba kontynuować. Dziękuję bardzo. Czy
Proszę bardzo. Pan. Tutaj już jest. Tak, jeśli... Nie, proszę. Panowie tutaj debatowaliście długo, co powinna mówić historia, jak powinna mówić historia i w końcu skończyło się na tym, że no, tak nie bardzo wiadomo, ale przecież historia, jak nauki ścisłe, powinna przede wszystkim mówić prawdę. Mówić prawdę, czyli nie kłamać, czyli nie angażować się ideologicznie. Dlaczego nauki ścisłe mogą mówić prawdę, a historia nie może mówić prawdy? Dlaczego? Może, tym razem może jednak zbierzmy kilka głosów, ponieważ czas mija, a jeszcze kilka osób. Przepraszam, pan jeśli można, a później pani, tak. Mateusz Szpytma. Mnie troszkę sprowokował pan profesor Połąski jakby takim tym półzdaniem na temat tego, że w ten sposób, że ta rola, która była przez profesora Grossa wybrana właśnie, że miała pozytywny efekt. I chciałem się jakby zapytać się panów profesorów i pana profesora Połąskiego i pana profesora Nowaka, czy rzeczywiście sposób taki, gdy naukowcy, no bo profesor Gross jest profesorem socjologii, ale jest naukowcem, ale też inne osoby, które kiedyś wychodzą jakby trochę poza taki sposób rzetelnego przedstawienia przeszłości, kosztem tej przedstawienia rzetelnością, żeby pójść w element taki sensacji. Bo to powoduje, że jest większe zainteresowanie jakby tematem, jest to dyskutowane, no i jakby poszerza też jakby zainteresowanie, bo niewątpliwie publikacja Jana Tomasza Grossa z 2001 roku jest bardzo ważną cezurą, bo od tego momentu zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie też sprawami, historią Holokaustu. Powstało mnóstwo w Polsce książek, oczywiście można dyskutować nad niektórymi z nich, ale niewątpliwie po prostu to była lawina wzrostu zainteresowania. I teraz tak, czy to warto iść w takim kierunku, żeby pewnym tematem zainteresować społeczeństwo, ale też i wzmóc zainteresowanie historiografii, a jednocześnie nie wiem, jakie były, nie chcę tu mówić o intencjach, ale jednak sposób przedstawienia sama, ten punkt wyjściowy tej książki, no jest przez bardzo wielu historyków uważany za, no delikatnie mówiąc, nierzetelny. Ja też się do nich zaliczam. Jest to element takiej terapii, był to element takiej terapii, może próba takiej terapii szokowej, ale czy to po prostu, jak to z punktu widzenia panów historyków profesjonalnych, po prostu, którzy dokładnie śledzą punkt po punkcie, przypis jest po przypisie, jak po prostu do tego się ustosunkowują? Bo to nie chodzi tylko o profesora tego jednego, którego wymieniłem, ale to przecież to jest tendencja, która występuje. Jeszcze pani teraz dam głos, a później oddam głos obu dyskutantom. Tak, ja bym chciała nawiązać, jak gdyby uzupełnić wypowiedź poprzedniego pana. Otóż jest, ja przynajmniej zauważyłam po tej konferencji w Paryżu, że jest jeszcze wielu innych tego typu profesorów, którzy są tak naprawdę socjologami, a zachowują się jako historycy i wypowiadają się na temat historii i naprawdę nie mówią nieprawdy, jak profesor Leociak na przykład. To była głośna konferencja w Paryżu, także oprócz profesora Grossa są jeszcze niestety takie osoby i oni są uważani jako autoratywni jacyś, no specjaliści, jeżeli chodzi o historię wydarzenia, co nie jest prawdą. Dlaczego to jest w ogóle, że tak powiem, akceptowane, dlaczego uważa się tego typu ludzi, że są autorytami? No ja tego nie potrafię zrozumieć, tak jak profesorowie, którzy się wypowiadali, badacie te sprawy, poświęcacie masę czasu, żeby to była obiektywna historia, żeby oparta była na prawdzie. Ja to doceniam i tak to powinno być. Natomiast dlaczego tego typu osoby piszą książki, które są nieobiektywne,
stronnicze i podają się jeszcze za profesorów i za historyków, specjalizacją z historii, co nie ma nic wspólnego. To jest dla mnie nie do zrozumienia. Dziękuję bardzo. No, klamstwa w historii. No, historycy nie powinno klamać. Jeżeli tak zrobią, to jest krytykowany przez innych. W tej książce jest bardzo dobra, długa recenzja niejakiego książkę, który krytykował książkę profesora Nowaka o zdrada zachodnich mocarstw w XX wieku. To jest, jak historycy się reagują między sobą. No, w stosunku do Grossa, ja bym powiedział pierwszy, że Gross był podobny do, co ja powiedziałem o Fischer, Griff nach der Weltmacht. Jest dosyć dobra dyskusja też w tej książce o Gross, gdzie profesor Nowak porównuje książkę o aneksji ziem wschodnich II Rzeczypospolitej przez Sowietów, o której Gross też napisał. I mówi, że Gross był częścią opozycji 1968 roku i ma ten sposób myślenia o Polsce, że chce lepszą Polskę. I to jest widoczne też w książce Sąsiadów. Ja musiałem, no, to jest krótko książkę Sąsiadów i ja bym powiedział, ja musiałem robić recenzję dla angielskiego wydawnictwa, który to wydał, to znaczy Princeton University Press. I ja napisałem, że to jest bardzo ważna książka, miała ogromny wpływ w Polsce, ale no, ma dwie wady. Po pierwsze, nie traktuje kontekst tych wydarzeń w północnej, w południowej części Suwalszczyzny. I po drugie, nie porównuje ta fala rozruchów antyżydowskich z co się stało nad innymi krajami, od Łotwy do Besarabii w Rumunii. Po trzecie, też napisałem, że jest za mało napisane na tematem wpływ Niemców. Czy to jest tylko zachęcenie, czy że Niemcy grały więcej aktywny rol. No, dostałem $200, ale nic nie zmienili. No, to tak jest. Ale ja bym powiedział, że w pewnym sensie Gross był, może tak powiedzieć, szczęśliwy historyk. On utwierdził, że rola Niemców był tylko zachęcenie raczej niż brać aktywny udział. Wszyscy, którzy próbowały pokazać, że był aktywny rol Niemców, nie udało się. Ale to nie jest ostatni moment, ale co to jest dobre, jest, że my mamy te dwie tomy IPN-u. Pierwszy tom jest dokumenty, drugi jest rozdziały historyczne, które wyjaśniają w bardzo dobrym, bardzo dobrze cała ta historia. Teraz IPN nie sprzedaje tego, który jest szkoda, ale ten Kieres, który redagował, to Machcewicz i Persa, który redagował. Kieres jako szef IPN w tych czasach dobrze zrobił, że wydał tą książkę i Persak i Machcewicz to jest bardzo dobre. No, w stosunku to historiografię, dlaczego ludzie dostają profesorstwa. No, ja nie mam taki zły stosunek do historiografii w stosunku do Polski w Francji, jak profesor Nowak, ale to jest prawda, że wśród, że co się staje we Francji, jest, że Francja jest w pewnym sensie izolowana. Jest wpływ historiografii anglosaskiej, i ja mam, my mamy na przykład na zarząd redakcyjny Polinu kilka historyków francuskich, Daniel Tollet na przykład, który jest bardzo dobrym historykiem Polska XVII wieku, ale jest kilka ludzi, którzy są dzieci, ludzi, którzy emigrowały do Francji w latach 30., wśród których był silny wpływ ruchu komunistycznego, który był bardzo silny w pewnym okresie we Francji. To można zobaczyć, ale jak powiedziałem, ja miałem dwie promocje swojej książki, obydwie w Bibliotek Polonaise. Była mieszana grupa. Pierwsza była wkrótce przed wstąpieniem ministra spraw zagranicznych Izraelu, kiedy mówił o wsania antysemityzmu, więc to nie był dobry moment, ale dyskusja była bardzo spokojna i dobra. I ja myślę, że
dyskusja i wymian opinii to jest najlepszą drogą. To jest w pewnym sensie naiwne. Jestem, muszę szczerze powiedzieć, że jestem, że mam 79 lat, jestem jeszcze naiwny, ale alternatywa jest jeszcze gorsza. Nawiązując do tych trzech bardzo ważnych pytań, zacznę od najtrudniejszego postawionego tutaj przez pana. O to, dlaczego historycy nie dociekają prawdy, tak jak to jest w naukach ścisłych. Mógłbym udzielić takiego nie wprost tutaj sugerującego odpowiedź, wyjaśnienia, że jestem szczęśliwy, że mój syn wybrał matematykę. Ale jednocześnie zdecydowanie jestem gotów bronić swojego zawodu, to znaczy zawodu historyka, bo po prostu nie da się, i to chyba wszyscy instynktownie rozumiemy, porównać tych dwóch obszarów pracy ludzkiego umysłu. Kiedy oceniamy pewnego rodzaju abstrakcję lub rzeczywistość przyrodniczą, która nie wiąże się tak mocno właśnie z naszą tożsamością, nie angażuje tak bardzo naszych emocji, jednocześnie świat ludzki, świat historii, świat języków różnych, świat różnych perspektyw widzenia rzeczywistości powoduje, że nie da się usunąć całkowicie wielości spojrzeń na historię jako na szerszy proces, jako na duże zagadnienia. Kłamstwo natomiast oczywiście jest w historii do uchwycenia. Wtedy, kiedy mówimy, że na przykład w Jedwabnem zginęło 3000 ludzi, załóżmy zginęło 300 osób. To można ustalić, ile zginęło i to będzie obiektywna, jeśli dałoby się to ustalić, to jest przykład rozstrzygnięcia obiektywnego. Natomiast rozstrzygnąć już szerzej, czy w związku z tym, że byli tam Polacy, i że niewątpliwie zachęcali ich do udziału w tym, co się tam zdarzyło, Niemcy, sprawia, że odpowiedzialność spada przede wszystkim na Polaków, czy przede wszystkim na Niemców, to będzie, obawiam się, powodem dyskusji historycznych tak długich jak historia. Będziemy się o to spierać. W dodatku powiedziałbym jeszcze, żeby uzmysłowić tę wielość punktów widzenia. Ktoś może powiedzieć, no ale gdzie tutaj jest rola kobiet? Wtedy no można tak wprowadzić, no a może kobiety jakoś tam inaczej były traktowane. A gdzie jest rola przyrody? Jak przyroda tutaj funkcjonowała? No jakby coraz nowe spojrzenia się wprowadza do badania historii. I to nie jest próba relatywizacji konkretnego problemu, tylko to jest próba zwrócenia uwagi na to, że zawsze będzie nieskończona niemal ilość perspektyw, z których wydarzenia historyczne można oceniać. I zawsze albo bardzo często będzie jednocześnie możliwość popełnienia wprost kłamstwa. Takiego kłamstwa, jakie da się zweryfikować w matematyce i da się zweryfikować także w historii. I jeśli ktoś takie kłamstwo popełnia, ten powinien być wyrugowany z zawodu, czy to matematyka, czy to historyka. I teraz przechodzę do drugiego zagadnienia, które podjął pan prezes Szpytma i pani. Nowej Szkoły Historyków Holokaustu. Myślę, że tkwi w tej szkole, z mojego punktu widzenia w każdym razie, bardzo poważne niebezpieczeństwo. Trochę w tym, o czym mówił profesor Obirek, odnajduje też ślad tego niebezpieczeństwa. Przenoszenie na naukę historyczną metod literaturoznawstwa i szerzej, powiedziałbym, literackiego spojrzenia na rzeczywistość wydaje mi się ogromnie niebezpieczne. Wiem, że tu część historyków się nie zgadza ze mną, ale po pierwsze we współczesnym literaturoznawstwie dokonał się bardzo wyraźny zwrot w kierunku, no powiedziałbym, sofistyki. Stanley Fish, główny autorytet tego zwrotu, no podkreśla, że właśnie nie ma jednej prawdy. On w ogóle neguje istnienie prawdy. Całkowicie. Historyk, moim zdaniem, historyk, przepraszam za takie naiwne określenie, porządny historyk nie zaneguje istnienia prawdy. Natomiast we współczesnym literaturoznawstwie, w tej najnowszej modzie, która zdominowała niemal wszystkie anglistyki na świecie, coraz bardziej polonistykę na całym świecie, nie ma już prawdy. Jest tylko właśnie owa wielość, migotliwa wielość perspektyw i żadnej prawdy nie da się ustalić. Myślę, że to po pierwsze podważa podstawy naszej cywilizacji, która opiera się jednak na poszukiwaniu prawdy, nawet jeśli nie na jej znalezieniu, to na jej poszukiwaniu.
A po drugie, myślę, że w owej, wracając do konkretnego pytania o nową szkołę historyków Holokaustu, to co wprowadził, a w każdym razie spopularyzował niejako Jan Tomasz Gross, a co po nim się rozwinęło jeszcze bardziej, to nie jest kwestia tylko takich czy innych ocen związanych konkretnie z Jedwabnem, ale to jest przyjęcie zasady, że świadectwa historyczne, które nie pasują do tezy, mogę odrzucić. Że liczą się tylko świadectwa ofiar. No, powiedziałbym, to jest całkowicie sprzeczne z dotychczasową praktyką tradycyjnej historiografii, gdzie świadectwa ofiar, uczestników, sprawców, wszystkich, którzy żyli w danym momencie i znaleźli się w zasięgu, że tak powiem, danego wydarzenia, konfrontuje się z innymi dokumentami. Konfrontuje się i może się okazać, że świadectwo ofiary, tak samo jak świadectwo sprawcy, może być świadectwem nieobiektywnym. Sam fakt bycia ofiarą niejako został tutaj podniesiony do rangi pewnej racji epistemologicznej, to znaczy nadaje to wyższy status poznawczy tej relacji. I to wydaje mi się bardzo ryzykownym zabiegiem, sprzecznym z tym, co ja rozumiem przez tradycyjny etos zawodu historyka. Nie przez przypadek rzeczywiście kilkoro z przedstawicieli nowej szkoły historyków Holokaustu nie jest de facto zawodowymi historykami. Ale powiedziałbym, można bronić tej nowej metodologii. Ja nie zamierzam niczego rozstrzygać, po prostu zabieram głos w dyskusji. Wydaje mi się tylko, że z punktu widzenia tradycyjnego zawodu, etosu historyka, wprowadzenie tych zasad, które wprowadza nowa szkoła historyków Holokaustu, jest niezmiernie ryzykowne i prowadzi do podważenia tego, o co pan pytał, to znaczy podstawowego pojęcia prawdy. No ja mam raczej... Ja bym raczej powiedział, że to nie jest szkoła jednolita, i że jeżeli czyta się Dalej jest noc na przykład, są kilka rozdziały, które są na bardzo wysokim poziomie. Na przykład ten przez Friedel na przykład napisany. I ja myślę, że no, to jest trudno właśnie korzystać te źródła literackie, ale badać nad właśnie w bardzo detalicznym sposobie, co się stało na różnych powiatów, to jest, gdzie my musimy chodzić. Ten Dalej jest noc tylko dotyczy 9 takich obszarów, ale to musimy kontynuować tego, bo w pewnym sensie, jak napisał John Adams, fakty są twarde rzeczy. I muszę jeszcze jedną rzecz, którą trzeba podkreślić, że przeszłość nie może się zmienić. Przeszłość istnieje, te zbrodnia istnieje i ja to bardzo dobrze znam, bo ja nie tylko byłem, to jest kwestia ofiary, ja byłem jeden z tych mieszkających w południowej Afryce, który był odpowiedzialny dla bardzo złą sytuację. I ja pamiętam ten mój pierwszy historyk, mistrz pierwszy, on się nazywał Etienne Meret, to znaczy to był Huguenot, Afrikaner. Jego prawdziwe imię było Johannes Stefanus, ale aby akcentować swoją francuskość, on zawsze, jeżeli się zaprzyjaźnili, mówił, że jestem Etienne. Ale ja pamiętam, kiedy on pierwszy raz on napisał książkę o tak zwanych ludzi kolorowych, to znaczy mieszanych pewnie. I on mówił, że jako Afrykanerem ja wstydzę się, co się stało z tymi ludźmi, którzy są naszymi krewnymi. Mówimy ten sam nasz język jak my i który mamy tą samą religię, to znaczy reformowane, jak my. I to zrobi dla mnie ogromny wpływ, że jeżeli on mógł to krytykować, my wszyscy możemy krytykować i że sposób krytyczny do społeczeństwa to jest bardzo ważne w każdym kraju. I z tego powodu ja mogę rozumieć właśnie, ja mogę rozumieć, dlaczego cierpienie jest tak ważne i dla Polaków, i dla Żydów, ale trzeba chodzić poza tym, bo każdy naród może też zrobić złe rzeczy razem z Żydami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, organizatorzy prosili, żebyśmy do godziny 20. Się nas, w sprawie tego, jeśli mówimy o Jedwabnym, opluwa się nas, że
to i tamto, a tu możemy konkretnie zrobić ekshumację zwłok i sprawdzić, i historycy powinni znać prawdę, a nie każdy debatuje 3300, mamy rząd polski, Polacy rządzą, nie ma tu Niemców, nie ma tu Rosjan w końcu, zróbmy tu ekshumację, ludzie. No. Ciekawe, co pan profesor po kolei każdy powie na ten temat, no zrobić ekshumację, no nie wygłupiajmy się, no bo tu mówimy o sensie prawdy, sensie historii, sensie bytu. Zróbmy ekshumację i będziemy znali prawdę, tak? Po co nas opluwać w koło naokoło, że Polacy zamordowali 3000 Żydów? Zróbmy ekshumację, bo wiadomo, że jest 300, tak? Czy 270, to wiadomo. Ale zróbmy. Dobrze? Proszę państwa, co panowie myślą o tym? Bardzo proszę o spokój. Proszę powiedzieć, co panowie o tym myślą? Tak czy nie? Nie wydaje mi się, aby było to pytanie do historyków. Nie wiem, czy... No ja myślę, w pewnym sensie profesor Nowak miał rację. Kwestia, ile ludzi zginęły w Jedwabnym, to jest fakt, który trzeba stwierdzić. Ja nie jestem, ja wiem, że są obiekcje religijne żydowskie w stosunku do ekshumacji, ja im nie dzieli. Ja myślę, że ekshumacja byłaby dobra, ale oni też, jeżeli z punktu widzenia moralnego nie ma żadnej różnicy między 300 ludzi, którzy zginęli w takim sposobie, czy 3000. Ta liczba 3000 to pochodzi od czasu PRL-u i to był w monumencie pierwszym. I nikt oprócz, gros to wyliczy, ja napisałem, że to jest głupstwo, Stola, dyrektor tego muzeum, spodziewamy, że ja będę wrócić do dyrektorstwa, mówił, że 700. I 700 jest chyba prawdziwe, ale jeżeli to jest mniej, ja mogę to akceptować. To jest ten sam, że wśród Polaków jest bardzo źle akceptowany fakt, że 2 miliony cywilów zginęły w II wojnie światowej. Czy 2 miliony nie wystarczy? Ja też chciałem powtórzyć to, co powiedział profesor Połoński, że jako historyk jestem zdecydowanym zwolennikiem ekshumacji i ustalenia liczby ofiar konkretnej zbrodni. Natomiast ta decyzja jest podejmowana na szczeblu politycznym, a nie historycznym. Także jako historyk mogę powtórzyć tylko to, co już tutaj zostało powiedziane. Zwłaszcza, że no nie uważam, żebyśmy się jako ludzie różnili tak bardzo, żeby ekshumacja, której domagam się konsekwentnie, która niestety została przerwana tuż obok mojego miejsca zamieszkania w Przegorzałach w Krakowie, gdzie Niemcy od grudnia 1939 roku dokonywali egzekucji do praktycznie stycznia 1945 roku. No i ta ekshumacja, którą wznowiono, znaczy zaczęto właściwie robić dopiero w 2014 roku po odkryciu 100-kilkudziesięciu szkieletów ludzkich została przerwana, mimo że wcześniej zakładano, tam jest około 1000 lub więcej tych ofiar. No nie wiem, uznano, że 100-kilkadziesiąt wystarczy, już więcej się nie grzebie. Bardzo ubolewam nad tym, bo trzeba byłoby właśnie dokonać porządnej ekshumacji. Więc dlaczego tu zaczęto pewien proces ekshumacji, przerwano go z niewiadomych powodów, upominam się o to. I tak samo upominam się o ekshumację w Jedwabnem, która powinna wyjaśnić tylko tyle i aż tyle, ile osób zginęło. Bo co do oceny moralnej, całkowicie zgadzam się z panem profesorem, gdyby zginęło 10 osób, zbrodnia pozostałaby zbrodnią. Natomiast dla historyka jest ważne, czy to jest 10 osób, 300 osób, czy 3000 osób, bo to z kolei rzutuje na ocenę całego zjawiska, prawda? Czy było ono masowe, czy jest tak, jak mówi profesor Grabowski, Polacy zabili 200 tysięcy osób po II wojnie światowej, czy też jest to inna skala? No takie rzeczy trzeba sprawdzać. Na tyle, na ile to jest możliwe, trzeba sprawdzać. Natomiast sprawa ekshumacji w Jedwabnym, oczywiście jako symboliczna sprawa, jeszcze raz to powtórzę, jest kwestią, o której decydują politycy, a nie historycy. Bardzo dziękuję państwu. Niestety z powodów czasowych już nie da się więcej, nie mogę państwu więcej dać głosu. Chciałem podziękować ogromnie obu panelistom, panu profesorowi Polońskiemu i panu profesorowi Nowakowi. I wszystkim państwu za obecność i udział w dyskusji. Mam nadzieję, że ci z państwa, co nie sięgnęli po książkę profesora Nowaka, to sięgną po nią. I